Halo, halo, dzieciaki, jesteście tam? Oj, chyba kiepski obiadek był. Jesteście tam? A czy rodzice też są? W takim razie możemy rozpocząć bajkową przygodę. Teatr Bajlandia wita serdecznie wszystkich i zaprasza na bajkę Awanturka z leśnego podwórka. Dokąd to zmierzasz? Do domu. O, a skąd? Ze szkoły. Ba, uczony? Dzisiaj uczony, jutro upieczony. Auć, jej, ała, czujesz kolce, przestań, jeżu, ała, łapy, boli, oj, ała, ała. Aha. Mają mnie za wariata, o, co za fantazją lata, o. Awanturką z leśnego podwórka w wykonaniu aktorów Warszawskiej Agencji Artystycznej Bajlandia w Parku Miejskim rozpoczęła się siódma majowa noc z JDK. Zajączek zakochany w zajęczycy baletnicy, łakoma gąska pralinka, dobroduszny Jerzyk oraz Hania musieli się zmierzyć ze sprytnym i przebiegłym Liskiem, który porwał gąskę i zajęczycę, aby przyrządzić z nich smaczne dania. Akcja spektaklu oparta jest także na czynnym udziale dzieci. Licznie przybyli milusińscy chętnie wspierali głównych bohaterów, łączając się w ich przygody. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a dzieci dowiedziały się, że wzajemna miłość i szacunek pozwolą przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Mi się śniłaś i bardzo kocham cię. A wiecie, dzieci, że kurka to robi kwa, kwa, kwa. Nie? A, no tak, przecież kurka to robi... Też nie? A, zapomniałem, przecież kurka to robi... Nie? To co może kurka robi? Nie? A, no tak, przecież świnka robi... Kurka to robi. Całe szczęście, że wiem, jak robi gąska. Gąska to robi. Miau. Nie? Mają mnie za wariata. O, co za fantazją lata. O, wciąż się pukają w czoło. O. Dzisiejszym tematem są byki i ludzie. To rozdelicja, to rozbrawo, co to jest w ogóle, proszę Państwa? Skąd się w ogóle wzięły byki w Hiszpanii? No wiadomo, przecież byki w Hiszpanii się wzięły dlatego, że Herkules, jak się udał do ogrodu Hesperyt Kojadka, to przez przypadek uwolnił całe stado byków, które się rozbiegło. Ponieważ ogród Hesperyt jest umieszczany w tradycji gdzieś w okolicach dzisiejszej Andaluzji, więc tam są byki, proszę Państwa. Kiedy Anglicy zakładali pierwsze księgi genealogiczne dla swoich koni czystej krwi angielskiej, Hiszpanie już dawno je mieli, ale dla byków. Hiszpanie hodują byki od zawsze i są najlepszymi hodowcami na świecie i najwięcej potrafią w tej dziedzinie zrobić. Stereotyp koridy w Polsce i w bardzo wielu krajach w ogóle jest taki, że to jest zabijanie zwierząt dla sportu. I to jest stereotyp. Jak to ze stereotypami zwykle bywa, no niestety nie mieści się to w rzeczywistości, proszę Państwa. Bo Łukasz Władyka, lekarz, którego pasją jest m.in. podróżowanie, już po raz trzeci był gościem studni kulturalnej JDK. Tym razem wygłosił prelekcję pod tytułem Opowieść o hiszpańskiej korydzie. Byki i ludzie.
dobrze znany bywalcom studni kulturalnej prelegent, zabrał licznych słuchaczy w fascynujący świat hiszpańskiej korridy, gdzie bohaterami są byki i ludzie, spotykający się oko w oko na arenach i toczący boje przed tysiącami widzów. Łukasz Władyka przybliżył zebranym nie tylko walki, z których nie zawsze toreador wychodzi zwycięsko, nie jeden zginął lub został kaleką, ale również całą niezwykle interesującą otoczkę. Opowieść zilustrował robiącymi wrażenie slajdami. Wieki średnie to walka z bykiem na koniu przez szlachtę. Wiecie Państwo, szlachta nie za bardzo ma co robić, nudzi się, więc żeby zaistnieć, to trzeba coś robić. Jeździ na polowania. No i poluje na byki i walczy z bykami. Ponieważ byk jest zwierzęciem znamionującym siłę i wytrzymałość, więc walka z bykiem była czymś niezwykle szlachetnym. Walczono na koniu, bo szlachta nigdy inaczej nie walczyła. Walczono na placach miast, a temu wszystkiemu przyglądali się ludzie. Wiecie Państwo, król Jagiełłowił krzyżaki i pan Krupa też chciał być taki, więc z czasem okazało się, że ci ludzie też chcą komuś zaimponować i chcą walczyć z bykiem, żeby udowodnić, że mogą, że potrafią, że są silni. I tak powstała korrida piesza, która przez wiele lat była uważana za plebejski rodzaj rozrywki, jeżeli tak możemy użyć takiego słowa. Ale z czasem upowszechniła się. I tak naprawdę dzisiaj korrida piesza na piechotę jest synonimem korridy w ogóle w Hiszpanii. Pierwszym toreadorem, od którego się zaczęła współczesna historia korridy, to był Francisco Romero, który w XVI wieku napisał kodeks walki z bykiem, którym określił wszystko, co powinna zawierać korrida, wszystkie poszczególne etapy, jak powinien być ubrany toreador i co powinien posiadać. I ten kodeks z niewielkimi modyfikacjami obowiązuje do dzisiaj. A współczesna korrida zaczyna się od tego skromnego człowieka, od Manolete, który był, jest uważany za największego toreadora wszechczasów. Korrida, proszę Państwa, w tej chwili odbywa się nie tylko w Hiszpanii. Korrida odbywa się również we Francji, w Portugalii, w całej Ameryce Południowej, proszę Państwa, na Kostaryce. A jako spektakl pokazowy odbywa się też w Chinach, w Filipinach, w USA i w Polsce. W Polsce, w Milówce, proszę Państwa, od 2011 roku. W gospodarstwie Leśny Gród, niejakiego pana, że popatrzę do ściągi, Grzegorza Śledziaka, za dofinansowaniem rządu Hiszpanii przywieziono kilka byków i odbywają się pokazy korridy. Przynajmniej odbywały się w 2014 roku, bo nie słyszałem też. Milówka to jest Żywieckie, to jest ta miejscowość, o której śpiewają bracia Golcowie, do Milówki wróć. Także na korridę nie mamy daleko. Na tarasie Jasielskiego Domu Kultury przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły zespoły taneczne działające przy tej placówce. Jako pierwszy wystąpił zespół Air Revolution, którego układ choreograficzny spotkał się z dużym uznaniem widzów. Później zaprezentowały się dwa duety, które w 2016 roku zdobyły pierwsze i drugie miejsce podczas 16 andrzejkowych spotkań tanecznych. Jako pierwsze zatańczyły Oliwia Górniak i Ewa Tuchowska, a następnie Oliwia Baran i Justyna Węgrzyn. Występy młodych tancerzy zakończył pokaz grupy baletowej działającej pod okiem Katarzyny Boroń oraz grupy tańca współczesnego ćwiczącej z instruktorem Łukaszem Żółtkiem. Obydwie grupy ćwiczyły przez dwa dni na warsztatach tanecznych prowadzonych przez tancerza Sergieja Dmitrijewa, trzykrotnego mistrza Ukrainy w tańcu współczesnym. Owocem tych warsztatów był specjalny układ choreograficzny, zaprezentowany podczas tego wieczoru i nagrodzony gromkimi brawami. Yeah.
Monodram Co modna pani wiedzieć powinna z wielką przyjemnością obejrzeli Jaślanie, uczestniczący w majowej nocy z Jasielskim Domem Kultury. Spektakl wyreżyserowany przez Agatę Puszcz fantastycznie zobrazował, do jakiego stopnia ogłupienia może dojść ktoś, kto da sobie wmówić, że lansowane przez media wartości naprawdę są coś warte. Katarzyna Kołeczek świetnie odegrała przejętą swoim wyglądem i myślącą, że to od wyglądu właśnie zależy jej wartość, kobietę. Biedactwo zrobiło z siebie niewolnicę wizerunku, uzależnioną od używania kosmetyków, zdrowej diety, pielęgnowania ciała, wschodnich terapii itp. itd. Widzowie mieli świetną zabawę, obserwując miotającą się pomiędzy różnymi, coraz skuteczniejszymi środkami, mającymi zapewnić jej wymarzony, młody wygląd i zapewne przypominając sobie niejedną znajomą. Albo biegać może. Ale teraz tak się ubrać i iść biegać, no to jak? Chociaż ja zawsze chciałam w takim dresie aksamitnym biec przez Central Park. I mieć takie brązowe włosy i białe słuchawki w uszach i z takim kucykiem tak w ogóle niezmęczona, tak biegnę. Ja nie wiem, jak one biegają na tych serialach czy filmach, że one się nigdy nie męczą ani nie pocą. A jak odpoczywają, to tak się opierają na kolanach, chwilę dyszą, ale elegancko. I już biegną dalej, blade, uśmiechnięte. Ja nie wiem, mi to się zaraz gęba cała czerwona robi. A jak tak się zegnę, to mnie plecy jeszcze bardziej bolą. No to nie biegam. A jak nie biegam, no to się martwię, że nie biegam i że się robię gruba. No a jak biegam, no to się martwię, że wyglądam jak debil. Wszystko zawsze jest źle. Dałam krem na noc. A w zasadzie nie krem, tylko rehydrator. Czyli krem potrójny, który kosztuje jakieś absurdalne pieniądze, ale czytałam i to nie w jakiejś strasznie głupiej gazecie, nie, że teraz tylko rehydrator, że rehydrator to nowy botoks. Więc daję go codziennie rano i wieczorem, zaraz po serum, które jest esencją kremu. Też za bardzo nie wiem, jak to działa, że takie serum trzeba dać na twarz i zaraz potem na to szybko dać krem. Jak szybko mam to dać? 100 razy czytałam, ale i tak nie rozumiem. A w sumie, do czego mi ta wiedza? Drogie jest? To działa. Teraz, na razie, na początek, myję twarz super organicznym tonikiem z Niemiec. Trochę mnie pali po nim twarz, ale czytałam dosłownie wczoraj, że teraz wszyscy tego używają. No więc uśmiecham się do siebie w myśli, przynajmniej kosmetyki mam takie, jak należy. No i wchodzę do wanny. Nienawidzę robić peelingu całego ciała nie pod prysznicem, tylko w wannie, ale nie mam prysznica, tylko wannę, więc muszę się tarzać w morskiej soli, wymieszanej z oliwą z oliwek z jednej francuskiej firmy, co jest skrajnie niewygodne, ale nie ma wyjścia. Peeling całego ciała raz w tygodniu obowiązkowy. Nienawidzę oglądać tych wszystkich metamorfoz, jak pokazują, jak wielka, gruba baba robiła sobie zdjęcia w tym samym miejscu przez rok i po roku stoi w tym samym miejscu, chudzinka, zawsze piękna. No jak ona to zrobiła? Jak można tyle czasu sobie poświęcać? Przecież to jest takie głupie, takie płytkie. Czy tylko wygląd zewnętrzny się liczy? A więc tak, żeby nie zapomnieć. Poniedziałek. Maseczka dotykająca na twarz i szyję. Wtorek. Paznokcie u stóp. Pięty. Środa. Peeling całego ciała. Czwartek, peeling twarzy, masaż szyi, olejek arganowy. Piątek, golenie pach i nóg, korekcja brwi. Sobota, paznokcie u rąk, maska na ręce, peeling bezglutenowy na twarz na noc. Niedziela, maska na włosy. A codziennie płyn micelarny albo tonik do oczyszczenia, a potem serum i rehydrator na twarz, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Oliwa z morską solą kosztuje drugi majątek, zaraz po rehydratorze. Ale ma piękne, organiczne, francuskie reklamy, no bardzo mi się to podoba.
serię koncertów majowej nocy z JDK rozpoczął Los Compañeros. Grupę tworzą profesjonalni muzycy, którzy propagują oryginalną kulturę i muzykę krajów latynoamerykańskich i andyjskich. Artyści przenieśli licznie przybyłych słuchaczy w świat muzyki Ameryki Południowej. Zabrzmiały m.in. takie znane i lubiane przeboje jak Guantanamera, La Bamba, Besame Mucho, La Paloma oraz melodie andyjskie, jak na przykład El Condor Pasa. Zespół gra na żywo na instrumentach andyjskich, ubrany w ludowe poncha, śpiewa w języku hiszpańskim i oryginalnym języku Inków, Quechua. Muzycy wciągnęli do zabawy również publiczność i odtańczyli z zaproszonymi osobami jeden z ludowych tańców. Klaszczą. Bardzo mi się podoba. A może spróbowalibyśmy teraz zrobić to w rytmie? Uda nam się? Mój stary kumpel klaun, jak nikt swój czuje fach. Owacji zbiera plon, na mordę lecąc w piach. A kiedy wpada w tort lub w krzyż go... Koncert nad dachami Paryża wprowadził słuchaczy w klimat francuskiej piosenki. Najpiękniejsze piosenki z nadsekwany zaśpiewała Beata Marczewska, której towarzyszyli Michał Opeldus akordeon i Tomasz Pala piano. Były wśród nich ponadczasowe przeboje sprzed lat, takie jak Milord, Niczego nie żałuję i akordeonista Edith Piaf, czy piosenka starych kochanków i Nie opuszczaj mnie, Jacques'a Brela. Publiczność przyjęła koncert bardzo ciepło, wręcz entuzjastycznie i nie dała zejść artystom ze sceny bez bisu. Na bis wykonali akordeonistę. Ponad Paryżem niebo znów czyste jak łza, ku niemu zaś chłopięca wyrywa się pieśń. Wiruje nad dachami jak ptak skrzydła ma, do ogień zakochanych podfruwa dzień w dzień. Szyba jak struna drga, melodię każdy zna i w parę chwil bankier czuje.
de la deux. Entend la tension de nous deux. Elle vit en a tous les deux. Entend ses mains comme nos têtes. On pourrait changer de planète. Quand je m'en vais près du tien, j'entends les flancs, flancs de la fête. Elle a pas voulu et pour rien. Il menace. Je sais pas où vient ce peur. Niech by świat otchłanił od siaskry. Co mi tam, gdy wiem, że kocham i że ty kochasz mnie. To właśnie pan, milord, mój Boże, taki gość, bo coś pan wlazł w ten port. No po co panu to, lecz skoro pan tu wszedł, to szczęścia miał pan dość, że na mnie akurat. Zwieńczeniem 7 majowej nocy z Jasielskim Domem Kultury był koncert jazzowej formacji RC Quartet. Muzycy przez ponad półtorej godziny w kameralnym klimacie sali ofowej sączyli swoje jazzowe pejzaże. Zespół przedstawił zarówno kompozycje autorskie lidera formacji, jak i znane standardy jazzowe. RC Quartet tworzą Rafał Czarnacki piano, instrumenty klawiszowe, Grzegorz Kuligowski perkusja, Michał Wąsik bas oraz Piotr Sławiński trąbka. Tegoroczne imprezy, podobnie jak w roku ubiegłym, odbyły się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dni Otwarte Funduszy Europejskich trwają od 18 do 21 maja, a ich celem jest prezentacja projektów zrealizowanych przy unijnym wsparciu finansowym.